Cześć, siemanko, jestem na naszym kanale, ja jestem Rafał. Dzisiaj przyszedł czas na odcinek o nowym szamponie Carlaba. Nie wiem, czy jest nowy na rynku, natomiast jest nowy, jeżeli chodzi o ofertę Mr. Cleanera. A jak widzicie, bądź jeszcze nie, natomiast zaraz się przekonacie, że wykorzystaliśmy go już całkiem sporo. Mimo, że on nie jest jakoś turbowydajny, no to już kilka myć z nami zrobił. Mniej więcej wiemy, jak działa, mniej więcej wiemy, co możemy Wam ciekawego o nim powiedzieć. To za chwilkę, ja nie przedłużam, życzę miłego oglądania. Trzymam w ręce pianownicę, trzymam w ręce buteleczkę z szamponem, ponieważ ten produkt można aplikować również z pianownicy. My też dzisiaj Wam to pokażemy. A co jeszcze można powiedzieć o tym szamponie, to to, że jest on z dodatkiem krzemu. Dodatkiem tutaj konkretnie jest to napisane błonotwórcze polimery krzemowe. Żeby Wam nie mieszać w głowie, powiemy po prostu, że jest to dodatek krzemu, który ma za zadanie po pierwsze zabezpieczyć nam ten lakier. Jak zobaczycie później, on naprawdę staje się mocno hydrofobowy. Dodatkowo lakier naprawdę bardzo mocno zyskuje, jeżeli chodzi o walory i aspekty wizualne. Testowaliśmy to na wielu samochodach, również na takich, które dawno nie widziały myjni, dawno nie widziały w ogóle polerki, korekty lakieru czy tego typu rzeczy i naprawdę robi to sporą robotę. Dzisiaj mamy samochód, który jest naprawdę całkiem świeży. Po pierwsze, po drugie jest biały. Nie jest jakoś mocno ubrudzony, natomiast klapa z tyłu jest znacząco. Tutaj jakieś progi i tak dalej, więc pokażemy Wam również, że ten produkt świetnie się sprawdza do czyszczenia. Pokażemy Wam za chwilkę mniej więcej, jak to działa. Ja nie przedłużam, biorę się za nalanie tego produktu po pierwsze do wiaderka, a po drugie do pianownicy i będziemy lecieli dalej. Pytanie, jakie może Wam się nasuwać, no to jak używać tego szamponu tak konkretnie? I tutaj zastosowań jest tak naprawdę kilka. Jeżeli mamy samochód zabezpieczony powłoką ceramiczną i chcemy po umyciu zbustować sobie efekt hydrofobowy, to nalewamy sobie produktu do pianownicy. Tam jest bodajże do 100 ml na pianownicę. Rozprowadzamy za pomocą pianownicy i spłukujemy. Tutaj nie trzeba naszego mechanicznego takiego stricte zaangażowania typu przetarcie rękawicą czy gąbką. Tutaj to nie jest wcale wymagane. Natomiast w sytuacji tak jak mamy my dzisiaj, czyli samochód, który jest trochę zabrudzony, to jest samochód, który ma mało nalotu, mało przebiegu, natomiast troszeczkę już stał gdzieś na dworze w różnych warunkach i prawdopodobnie tutaj tych zabrudzeń, one nie będą takie proste do usunięcia, to znaczy pre-wash nam tak naprawdę nie ruszył niektórych elementów, trzeba będzie zaatakować to ręcznie i zrobimy to tym szamponem, spróbujemy. Wlejemy sobie setkę tutaj do pojemniczka i 50 wleję na 10 ml, na 10 litrów wody, czyli tutaj do wiaderka wlatuje 50 ml i do pianownicy też wleję 50 i zrobimy sobie taki sprawdzian, czyli część zrobimy tylko z wiaderka, część zrobimy tylko z pianownicy, a jeszcze kolejną część zrobimy w taki sposób, że spianujemy i przetrzemy sobie rękawicą bezpośrednio z wiaderka. To będzie w formie takiego testu, zobaczymy jak to wyjdzie. Cel jest taki, żeby usunąć zabrudzenia i żeby zostawić naprawdę ładny efekt wizualny i hydrofobowy, że ten szampon to potrafi, ja już wiem, Wy jeszcze może nie, natomiast mam nadzieję, że zaraz się przekonacie. Wlewam setkę i lecimy dalej. Thank you.
widzieliście na drzwiach z boku, bardzo dobrze sobie poradził ten produkt. Jest jedna ciekawostka, mianowicie ten błotnik w ogóle nie był dotknięty przeze mnie rękawicą, więc on brudny, po prostu spryskany z pianownicy, bardzo fajnie zaczął kropelkować. Teraz zrobimy sobie test. Ja spróbuję przeciąć maskę na pół, tak plus minus. Prawą stronę sobie zaaplikujemy ten szampon, lewa strona zostanie brudna, wypłuczemy, zobaczymy. Oczywiście później ja znowu przelecę to wszystko rękawicą i szamponem, żeby efekt uzyskać jednolity. Natomiast w ramach ciekawostki zobaczyć, jak ta brudna maska, może nie widać tego bardzo, ona nie jest uwalona błotem, natomiast jest brudna, jest tutaj mnóstwo osadów i zobaczymy, jak sobie w ten produkt poradzi w takim środowisku, które moim zdaniem jest stosunkowo trudne. Zobaczmy, jak to działa. Wiem, że ciężko jest to zauważyć, na pewno mamy biały lakier niestety, natomiast może się uda znaleźć takie ujęcia, gdzie widać, jak ja przejeżdżając rękawicą, po prostu zostawiam po sobie taki ślad, który momentalnie przeradza się w takie pęcherzyki, co sugeruje, że tutaj powierzchnia została zabezpieczona. To widać bardzo dobrze w moich oczach, postaram się zaraz to pokazać w kamerze i to jest efekt, który chcemy uzyskać. Maska w jednym kroku tak naprawdę została wyczyszczona, oczywiście z względnie delikatnych zabrudzeń, tutaj nie mówimy o jakiejś, wiecie, błocie i tak dalej, natomiast do takiego szybkiego odświeżenia i zabezpieczenia ten produkt jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. To już tak naprawdę zostały same pęcherzyki, które mogą mi sugerować to, że mogę produkt wypłukać i zobaczyć, jak się maska zachowuje. Teraz to uczynię, wy podejście bliżej i zobaczcie te pęcherzyki. Tak jak widzieliście, rzecz niebywała, rzecz niespotykana, mianowicie wszystkie sposoby, o których zakładaliśmy i o których mówiliśmy, faktycznie się sprawdzają i działają, więc to jest coś, co za często się u nas nie zdarza, natomiast faktycznie te wszystkie metody działają. Ja wam teraz pokażę docelowo, jak ja bym to robił, co wymaga pewnie więcej nakładu pracy i czasu, natomiast efekt ostateczny będzie moim zdaniem najlepszy. Co ja bym zrobił? Czyli wziąłbym sobie tą pianownicę, o której rozmawialiśmy wcześniej, rozprowadził produkt, a później wodą z szamponem, tym samym, który jest w pianownicy, zresztą rękawice, i przejechałbym to ręcznie. Myślę, że tak będzie idealnie, będziecie mieli stuprocentową pewność, że produkt jest na całej powierzchni. Myślę, że to tyle. Ja się biorę za czyszczenie dalej. Zobaczcie, jak sobie poradzimy z tą ćwiartką, która naprawdę jest bardzo słabo hydrofobowa, praktycznie wcale nie ma tu żadnych kropli, a zobaczycie, co będzie za chwilę. Dobra, podejrzewam, że mogą pojawić się jakieś pytania na temat tego, czy ta pianownica działa dobrze, czy to tak ma wyglądać, czy nie. Ona nie strzela idealnie, to jest fakt. Natomiast nie ma to najmniejszego znaczenia, jeżeli chodzi o proces, który my wykonujemy. Tutaj powierzchnia nie musi być idealnie równo pokryta, z racji też tego, że później wlatujemy tą rękawicą i tym szamponem z wiaderka. Tutaj nie ma aż takiego znaczenia. Faktycznie, generalnie te pianownice pianują znacznie lepiej. Idzie tutaj gęsta, równa chmurka i wszystko jest pokryte idealnie. W tym przypadku, jak widzicie, tak nie ma, ale tak jak mówiłem, nie ma to aż tak dużego znaczenia. Wiadomo, fajnie dla nas i dla was byłoby to oglądać, pewnie lepiej, gdyby to szło wszystko pięknie równo. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces i jeżeli u was dzieje się tak samo przy użyciu tego szamponu, to trudno. Nic to nie zmienia, jeżeli chodzi o trwałość tego produktu, jeżeli chodzi o jego działanie. To taki disclaimer, bo pewnie takie pytania się też będą pojawiały. I'm gonna go get the fuck out of here.
Tak naprawdę możemy przejść do podsumowania. Osuszanie to była kwestia formalności, jeżeli chodzi o osuszanie po umyciu tym szamponem. Co można o nim powiedzieć, to to, że na pewno nie jest wydajny. A tak naprawdę 200 ml, no to tak jak matematyka wskazuje, to jest to około 2 do 4 myć, w zależności od tego, jak to stosujecie. Koszt takiej buteleczki to jest około 30 zł. Więc wiadomo, do jakiejś takiej bieżącej pielęgnacji, kiedy myjecie auto co tydzień, co dwa, no to raczej bym tego nie używał. Natomiast jeżeli robicie to rzadziej i chcielibyście, żeby ten samochód dostał fajnego wizualnego wyglądu, no i jednocześnie zabezpieczenia hydrofobowego, to ten szampon jest jak najbardziej okej. Efekt wizualny, tak jak sami widzicie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Mimo że samochód jest całkiem świeży, to przebiegu ma około 20 tysięcy kilometrów, jak sprawdziliśmy przed chwilą, więc tutaj jest sporo jakichś mankamentów, tu jakieś zarysowania na błotniku i tak dalej, a mimo wszystko tak naprawdę bardzo małym nakładem pracy udało nam się uzyskać efekt, który moim zdaniem jest naprawdę satysfakcjonujący. Co jeszcze jest istotne natomiast na temat tego szamponu, to sam fakt, że bardzo dobrze zachowuje się zarówno na lakierze, co oczywiste, całkiem nieźle na szybach, choć nie jest to idealna niewidzialna wycieraczka, natomiast działa. Dobrze się zachowuje na pianoblekach, na plastikach, na lampach i tego wszystkiego nie można mu odmówić. Bezdotykowo na felgi też widać tutaj krople, także efekt jest jak najbardziej ok. Co do trwałości, tak naprawdę nie wiemy. Ja u siebie na swoim prywatnym samochodzie mam to drugi tydzień i od 2 tygodni nie myłem tego auta. Tak naprawdę po tym szamponie hydro cały czas się utrzymuje. Hydro na szybie no przy 120-130 działa, także taka autostradowa niewidzialna wycieraczka jak najbardziej tak. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie i o dzisiejszy odcinek. Tak jak mówiłem, ten produkt już wreszcie teraz kupicie w Mr. Cleanerze. Linki zostawiamy oczywiście w opisie. Z kodem KeepItClean zrobicie to taniej. Ja dziękuję za oglądanie i do następnego. Hej!